22 września wspominamy świętego Ignacego z Santhia, prezbitera. Ignacy z Santhia, znany też jako Ignacy z Santa Agata, urodził się 5 czerwca 1681 roku. Mając 8 lat stracił ojca. Przygarnął go wówczas pewien kapłan. Potem przebywał w Vercelli i tam też studiował teologię. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1710 roku. W 6 lat później wstąpił do kapucynów. Długo pracował jako spowiednik. W 1731 roku mianowano go mistrzem nowicjatu. Gdy jeden z jego uczniów, który pracował na misjach w Kongo, stracił wzrok, uprosił sobie, aby schorzenie to przeszło na niego. Znacznie później lekarze z Turynu zdołali go jednak wyleczyć. W czasie wojny sukcesyjnej, trwającej w latach 1740-48, Ignacy był kapelanem wojskowym. Potem już stale przebywał w Turynie. Zasłynął z daru przepowiadania i czytania w ludzkich sercach. Długie godziny spędzał na klęczkach przed tabernakulum. Przewidział też dzień swej śmierci. Zmarł 22 września 1770 roku. Papież Paweł VI beatyfikował go 17 kwietnia 1966 roku, a święty Jan Paweł II kanonizował go 19 maja 2002 roku. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Ignacego na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał, i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,